Witajcie kochani w nowym odcinku. Jest już tak ciemno, a dopiero 17 godzina. I tak, przyjechaliśmy dzisiaj do Dilki. Dila ma jeden dzień w tygodniu zawsze wolny. I to jest właśnie jej dzień wolny. Ale przez to, że Dila jest w trakcie rehabilitacji nogi, tych wzrostów, które powstały w zgnaczu głębokim, dla bardziej obeznanych, tak powiem, to nie może mieć takiego dnia typowo wolnego, że stoi w boksie. Co mi tu robisz? I nawet jak ma dzień wolny od jazdy, to wychodzimy z nią sobie na spacerki, żeby ta noga była cały czas w ruchu. Nikola teraz chwilę z nią pochodzi, potem na chwilę ją puścimy luzem i potem wam pokażemy, jakie zabiegi pielęgnacyjne robimy Dilce, gdy mamy trochę więcej czasu, gdy właśnie ona ma dzień relaksu, dzień takiego spa, można tak powiedzieć. No ale na razie właśnie ten krótki spacerek, rozruszanie nogi, powyciąganie, potem może będzie kulanko, znając ją, jak puścimy ją samą, ale na razie spaceruje. Dobra, Dila puszczona, możesz się kulać albo robić cokolwiek. Czekamy na efekty. No możesz sobie iść, sama pochodzić. Tak. Zrób coś. Dila bardzo nadaje się do sesji fotograficznych, można wywnioskować z tego. Nie, nie jest fotogeniczna, znaczy też jest, ale po prostu stoi bez ruchu i można jej robić zdjęcia. No, bardzo do fotografa by się nadała. Obowiązkowe kulanko. Tak. No i na drugi bok. Ale ciemno już jest, ale mam nadzieję, że coś widzicie. O, na drugi boczek, super! Jak koń się kula na drugi bok, tak z jednej i z drugiej strony, to znaczy, że ma dobre mięśnie pleców. Idziesz do nas teraz? Teraz idziesz? Teraz do lasku. Przyjemnie, nie? Takie wieczorne, przedspankowe kulanko. No, jeszcze trochę trawki, nie? Przed spankiem. No tak. Chyba będzie kolejne kulanko. Trawka. Już nic nie widać, ale dobra, ja koń wykulany, więc idziemy do stajni na spa. Tak. Otworzę ci, czekaj. Zabiegi pielęgnacyjne zaczynamy od porządnego wyszczotkowania Dilki. Nikola teraz czyści szczotką Magic Brush. Myślę, że to jest jedna z lepszych szczotek. Dila przez to, że ma derkę, nie jest aż tak bardzo brudna, ale wiadomo, że szczotkowanie konia to jest dodatkowy masaż dla niego i przyjemność. Teraz używamy miękkiej szczotki, aby usunąć resztki kurzu i sierści, która wypadła, a także nadać jej blask. Musimy wyczyścić porządnie nogi, ponieważ od wcierki chłodzącej robią jej się takie grudki. I to trzeba porządnie wyczyścić, aby nogi się nie obcierały od ochraniaczy. Pora na pielęgnację grzywy. Najpierw porządnie psikamy ją odrzepką od efola, którą właśnie testujemy. Tak samo ogon, porządnie w każdym miejscu. I następnie musimy odczekać kilka minut, aby ta odżywka się wchłonęła, ponieważ wtedy jest o wiele lepszy efekt. Po kilku minutach rozczesujemy porządnie grzywę. Widzicie, że Nikola robi to teraz z łatwością, ponieważ ta grzywa po tej odżywce jest taka mięciutka, a na dodatek super pachnąca. Teraz wkraczam ja z nożyczkami i podcinam Dili trochę grzywę, wyrównuję. Takie włoski, które wychodzą, brzydko podcinam, aby to ładnie, równo wszystko wyglądało. Tak wygląda efekt końcowy. Niestety przez ciemność za dużo nie będziecie widzieć, no ale tak mniej więcej chociaż. Nikola teraz bierze się za porządne rozczesanie ogona. Możecie zobaczyć, jak pięknie lśni po tej nowej odżywce. Ostatnio po takiej całej pielęgnacji zaczęłam Dili robić warkocz taki duży z ogona na noc, aby chronić ten włos i utrzymywać jego czystość przez dłuższy czas. Bierzemy się teraz za kopytka, porządnie w każdym zakamarku, każdy kamyczek, błoto, wszystko usuwamy.
Kopyta czyścimy także z zewnątrz, z piachu, z kurzu, z błota, aby móc je posmarować potem smarem do kopyt. Dilusia już błyszczy z każdej możliwej strony, kopytka, ogonek, grzywa, wszystko. I teraz przyszedł czas na masaż. Zobaczycie, jak Dila się relaksuje. Chyba już usłyszałam masaż, bo zaczęła tak wargami kłapać. Ale dobra, zobaczycie, jak konik się relaksuje. Zaczynamy od szyi. Najpierw będziemy właśnie rozluźniać te mięśnie. Główka już się rozluźnia, tak, na dół coraz bardziej idzie, delikatne ruchy warg. O, widzicie? Rozluźniony konik. Teraz masujemy klatę. Nóżka postawiona, pełen relaksik. To są chyba ulubione dni Dili, kiedy nie musi nic zrobić, a jest tak pielęgnowana, masowana. Teraz Nikola próbuje. Pełne skupienie. Ręka wibruje cała, nie? A Dila już ma odjazd, widzicie? Dili już nie ma. Jest w świecie z malutkami. Tak. Zanim zaczniemy masować plecki, to najpierw rozgrzejemy je ścierką rozgrzewającą, aby ten efekt był lepszy tego masażu. No i koń nam zasnął. Dobranoc, Dilka. Powiedz, Dila, jak ci dobrze było? Widzicie te wargi? Patrzcie. Jakie luźniutkie wargi. Jakie luźniutkie wargi ma konik. O, właśnie. Jeszcze byś chciała, nie? Nie ma na razie. Tak, tak, jeszcze bym chciała. Ale się rozluźniła, super. Dobra, ubieramy Dilę z powrotem w derki zimowe i odstawiamy do boksu. Do boksu idziemy. I konik w boksie czeka na kolacyjkę. Jeszcze kantarek trzeba ściągnąć. Co tam, księżniczko? Zrelaksowana? Powiedz nam coś. No. A kopytka błyszczą, widzicie? Jak kopytka błyszczą? Kto chce smaczki? Kto chce smaczki? Masz. No. Dobra, koniu. Do jutra. Do jutra. Szybka teleportacja, jestem już w domu, ale odzywam się jeszcze do Was, ponieważ mam kilka ogłoszeń, które się Wam spodobają. Pierwsza. Kończę czytać tą oto książkę, którą wybraliście, jako pierwszą mam ją przerobić. I powiem Wam na razie tyle, że jestem zafascynowana, tak jak mówiliście. Osobny film z tej książki oczywiście będzie na YouTube. Ale to jakoś później, jak wszystko to ładnie opracuję i spróbuję wykorzystać na Dili. Przypominam, że jeśli Wy chcielibyście sprawić sobie jakąś dziecką książkę w super promocji, albo jej dziecki gadżet, albo cokolwiek związanymi z końmi, to odsyłam do opisu, gdzie nadal jest aktywny mój link do sklepu,
gdzie z tą promocją możecie sobie coś zakupić, dodatkowo wspierając moje konto. I uwaga, uwaga, mam już 4 z 5 kalendarzy dla koni. 3 dla konia na razie przyszły i o tym jeszcze nie mówiłam, ale zamówiłam kalendarz dla królików. Nikoli w sumie, bo to Nikoli króliki. I wszystko razem będziemy otwierać od grudnia na Vlogmasach. Jeden kalendarz, ten największy, który przyjdzie, taki duży, z Horsebrand z Niemiec, jeszcze mi nie dotarł. I nie wiem, czy w ogóle do grudnia zdąży dotrzeć. Ale Wam pokażę na razie te, co mam. Tutaj mam z Efola i tam będą kosmetyki dla konia, plus też z tego, co wiem, kosmetyki dla mnie, dla jeźdźca, jakieś kremy do rąk, coś, oraz kosmetyki do pielęgnacji siodła. Tu będziemy wszystko testować, otwierać i tak dalej od grudnia. Drugi mam z Lincolna. Podobno opinie są takie, że jest kiepski i że wszędzie są takie same smakołyczki, jakieś małe. No ale on kosztował 20 zł, ja go kupiłam za 20 zł, teraz kosztuje 35. Nie wiem, 2 tygodnie temu była na niego promocja, no to go kupiłam. Więc za 20 zł, no raczej jakichś cudów się nie spodziewam. Ten z Efola za 200 kupiłam. Tak jak już mówię ceny, to mówię od razu. Teraz mamy kolejny od Horse Cookies i taki przyszedł piękny liścik do tego zamówienia. Naprawdę szok, że dziewczyny piszą do wszystkich zamówień liściki i to własnoręcznie. Naprawdę bardzo miło. Wszystko ekologicznie zapakowane i kalendarz prezentuje się przepięknie. Takie różne pudełeczka, które będziemy szukać. No Nikola go pomieszała, bo na razie, bo przyszedł tak, że było 1, 2, 3, 4, 5, ale Nikola stwierdziła, że mi utrudni, żebym sobie szukała nie po kolei numerki. Więc tak. O, stworzone z miłości do koni. Horse Cookies. Piękne opakowanie. I dzisiaj przyszedł nasz kalendarz dla królika. Też kosztował 22 zł, czyli jakichś wielkich cudów się nie spodziewam w tym kalendarzu. Jednak zawsze miło coś więcej sobie pootwierać. A, no i ten jeszcze kosztował, znowu zapomniałam powiedzieć, 58 zł od dziewczyn z Horse Cookies. Ostatnia sprawa. Mam do Was takie pytanie. Jeszcze nic nie chcę mówić, ale czy jakbym zrobiła koszulki, bluzy i polówki, takie typowo ode mnie i od Dilki, oczywiście pudrowy i granatowy, wszystko grafika związana z Dilką, także widać po prostu koszulkę i już każdy wie, że to po prostu jest o Dilce, to czy bylibyście na takie coś chętni? Na razie to jest tylko takie gdybanie, no ale chciałabym mieć ogólnie Waszą opinię i czy takie coś by się w ogóle przyjęło. A teraz kończę ten mini filmik, mam nadzieję, że Wam się podobało, natomiast teraz już się z Wami żegnam i do zobaczenia. A i tylko przypominam, że filmiki będą pojawiały się w poniedziałki i w piątki, tak już ustaliłam, już od 3 tygodni tak wstawiam. I mam nadzieję, że taki schemat się utrzyma. Dobra, no to buziaczki dla wszystkich i do usłyszenia!